Dzień dobry, witam Państwa, Kacper Kita, a dzisiaj w rozmowie Nowego Ładu moim i Państwa gościem jest Jan Fiedorczuk z tygodnika Do Rzeczy. Witaj Janie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Cześć, dzięki. A rozmawiamy, pomysł na tę rozmowę zrodził się jeszcze w rzeczywistości przedwojennej w lutym, kiedy napisał mój dzisiejszy gość na Twitterze, że polska prawica ogólnie cierpi na marksocentryzm. Wszystko od LGBT po wysokie podatki to marksizm. Może to pokłosie Karonia, może Korwina, może jeszcze cień PRL. Polska prawica nie zna Marksa. Marksizm stał się dla niej tym, czym dla lewicy jest faszyzm. Instrumentem walki politycznej. No i stąd refleksja... Mądrze gada. Dobrze gada, dokładnie. Stąd refleksja, że powinniśmy się na prawicy zastanowić nad jakimś takim zdrowym, bardziej zdystansowanym stosunkiem do Marksa i marksizmu, w którym, no właśnie, w którym co, twoim zdaniem? W którym nie robimy z niego demona, który jest za każdym ruchem politycznym, który nam się nie podoba, ale no chyba przede wszystkim... w którym staramy się rzeczywiście rozumieć, o co Marksowi chodziło i co jest aktualne w tych różnych popłuczynach po Marksie, które obecnie występują. Jak ty to widzisz? No tak, jak napisałem, że prawica cierpi na ten marksocentryzm, to miałem głównie na myśli, chociaż nie tylko, no, głównie na myśli miałem tych takich radykalnych liberałów, ale myślę, że stamtąd się to przeniosło na szersze pole, tak, na prawicę jako całość. No tutaj najlepszą egzemplifikacją tego zjawiska jest oczywiście pan Korwin-Mikke, tak najbardziej prawy z prawicowych, dla którego każdy interwencjonizm państwowy jest formą socjalizmu czy marksizmu, tak? Jest taka anegdota o Ludwigu von Misesie, tak? Radykalnym liberale, że jak był na jakimś sympozjum właśnie leseferystycznym, słuchał tych wszystkich liberałów, słuchał, w końcu wstał zirytowany, krzyknął, jesteście socjalistami i wybiegł. No i to trochę przypomina właśnie postać pana Korwin-Mikkego, ale oczywiście zjawisko jest o wiele szersze i nie ogranicza się jedynie do liberałów, którzy wszystko ekonomizują i tak jak powiedziałem, rozlewa się na prawicę jako całość. Może zanim zaczniemy jeszcze tak rozmowę, zanim zejdziemy do konkretu, to dobrze byłoby w ogóle jakoś tak sobie zakreślić horyzont tego, o czym, co ja na myśli, mówiąc marksizm, tak, no bo jak tego nie zrobimy, to skończymy odwołując się do jakiejś teorii, które niekoniecznie mają związek z życiem, tak. W sensie, jak sobie weźmiemy na przykład główne nurty marksizmu Kołakowskiego, każdy tom po 500 stron, to widać już dość szybko, że to jest dość złożony nurt, tak? Złożona ideologia, której się nie da w 5 minut streścić. Chociaż na YouTubie nie brak śmiałków, którzy próbują. Ale jest to bardzo złożony nurt polityczny, co też jest chyba pokłosiem tego, że ogólnie lewica ma tendencję do teoretyzowania. Prawica się, tak moim zdaniem, że to jest jeden z takich desygnatów prawicy, że ona się skupia na konkrecie, lewica na teorii. Prawica broni tego, co zastanę, lewica zazwyczaj chce ulepszać świat. No to ulepszanie różnie wychodzi oczywiście, ale takie jest założenie. No i marksizmu to nie ominęło. Marksizm też ewoluował przez lata i przez każde pokolenie próbowało rozwinąć tę teorię, tak? Więc po prostu dobrze byłoby sobie zakreślić właśnie jakieś takie pole, co mamy na myśli, mówiąc marksizm. Jeżeli chodzi o mnie, to mówiąc marksizm, mam na myśli ideologię Marksa i Engelsa, której ostatecznym celem jest wdrożenie komunizmu, tak? Wizji opartej na likwidacji alienacji i zniesieniu własności prywatnej, tak? To jest klucz do tej filozofii, moim zdaniem. Jeżeli zgubimy ten wątek, to właśnie się wdamy w niekończące się dyskusje, co Karl Marx miał naprawdę na myśli, czego nie miał na myśli. No, tak, chciałeś coś powiedzieć? Mi się wydaje, że tutaj podstawowym problemem z marksizmem było to, że Marx starał się i taką pewną sprzecznością
w myśli samego Marksa, było to, że Marks jednocześnie jakby głosił swoje poglądy na temat tego, jak należałoby urządzić społeczeństwo w sprawiedliwy sposób, czego ostatecznym stadium miał być komunizm, i jednocześnie głosił, że to nie jest tylko jego pogląd, tylko jest to pewien obiektywny fakt, tak, że także on odkrył, jak działa rzeczywistość, i to opisał, że jest naukowcem, a nie ideologiem. Tak, to jest kontra, tak, socjalizm utopijny i naukowy, tak. On się uznał za odkrywcę właśnie praw dziejów, tak, natury. No i tutaj jest ten jakby to jest ten element, mam myślę, który został trochę w ten drugi element, to przekonanie o tym, że jest się tym heroldem postępu, który odkrył, jak działa rzeczywistość, i teraz to realizuje jedynie. Wydaje mi się, że to jest coś, co zostało na czy w środowiskach lewicowych, czy w środowiskach powiedzmy tego establishmentowego liberalizmu, który przyjął na swój dwór jakichś postmarksistów, ich wkomponował w demokrację liberalną, ale tutaj ta treść socjalistyczna została zastąpiona przez co innego, tak? No ta religia, ta alternatywna religia, jaką dawał ludziom marksizm, walka z wyzyskiem klasowym, została zastąpiona przez walkę z najrozmaitszymi innymi wyzyskami, na które ma dać mają dać odpowiedź prawa człowieka, które mi się wydają takim konceptem centralnym dla rzeczywistości liberalnej, w której funkcjonujemy. No i tutaj dotykamy tego problemu, że mamy tak naprawdę też często problem z nazwaniem rzeczywistości, w której funkcjonujemy. No ja często mówię o demoliberalizmie, ale inni mogą mówić bardziej o podkreślać tę rolę postmodernizmu. No ale chyba najważniejsze jest to, żeby sobie powiedzieć, że ewidentnie nie żyjemy w rzeczywistości takiej, jakiej chciał Karol Marx. Co do tego się chyba możemy jasno zgodzić. No tak, dokładnie. To jest to, do czego właśnie zmierzam. Że Karol Marx miał konkretną wizję, którą chciał wdrożyć, opartą na zniesieniu własności prywatnej. To jest klucz. Jeżeli to zostanie pominięte, no to po prostu właśnie będziemy zagrzebywać się w kolejnych dyskusjach. Tak jak na konferencjach różnych naukowych jest, że jest dwóch oponentów i jeden mówi: pan nie ma racji, bo Karol Marx w 1945 roku w liście do Engelsa napisał to i to, a tamten odpowiada: no prawda, ale Engels w notatkach swoich z 1956 roku w piątym przypisie zrobił to i to. No i okej, fajnie, to jest ważne, wartościowe, ja nie kontestuję tego, ale chodzi mi o samą esencję marksizmu, tak? Jeżeli dzisiejsi spadkobiercy Marksa odwołują się do niego, ale pomijają tą zasadniczą kwestię, no to się wyrzekają jego dziedzictwa, tak? Traktują go jako taką ideologiczną trampolinę, jako coś, co jest modne, tak? No są różne mody na różnych intelektualistów, czasami na Marksa, czasami na Rousseau, tak? Czasami na liberałów, to jest oczywiste. Ale jeżeli ktoś się odwołuje do Marksa, ale wyrzeka się sedna jego idei, no to nie chce budować marksizmu, tak? No i nie chcę, żeby to zabrzmiało, jakbym tutaj miał żal do tego kogoś, wprost przeciwnie. Ale no, chodzi mi o ustalenie faktów, tak? No, jeżeli żyjemy w rzeczywistości kapitalistycznej, która ma wymiar totalny, no to ona też promieniuje na wszystkie inne środowiska, liberalne, prawicowe i marksistowskie, tak? Więc marksiści, włączając się w tą rzeczywistość kapitalistyczną, automatycznie rezygnują ze swoich pryncypiów, tak, do których się powinni odwoływać. To Sławoj Žižek dobrze kiedyś uchwycił, że co prawda wszyscy narzekają na neoliberalizm, wszyscy co chwila kontestują Fukuyamę, mówią, że nie było żadnego końca historii, ale podświadomie wszyscy zakładamy, że demokracja liberalna jest tak naprawdę naturalnym systemem politycznym dla nas wszystkich, polityczno-ekonomicznym. No i to mówi marksista, tak? No to on, myślę, że pisząc to
Miał na myśli też swoich przyjaciół z lewicy. Zresztą on bardzo często akurat zarzucał tę lewicę, także weszła w jakiś sojusz z liberałami. No, co jest prawdą. I teraz musimy się pojawiać to, jakby wydaje się, że ustaliliśmy jasno, że to, jak to nazwałeś kiedyś, uganianie się za Marksem i szukanie Marksa wszędzie jest pewnym archaizmem, pewną już w dzisiejszych warunkach stratą czasu. No to wobec tego staje przed nami to zasadnicze pytanie o tożsamość tej nowej lewicy, która no, dzierży hegemonię kulturową w świecie zachodnim, która często się jednak do tego Marksa, jak do takiego swojego totemu odwołuje. No, symboliczne było to, że nawet Jean-Claude Juncker, przewodniczący Komisji Europejskiej ówczesnej par excellence, pragmatyk, chociaż oczywiście aparatczyk systemu demoliberalnego, a nie żaden ideowy marksista, też uczcił kolejną 200. rocznicę urodzin Karola Marksa, kiedy takowa przypadła. Więc to jest taki pusty totem, do którego wydaje mi się, czy ten jakby główny nurt polityczny się odwołuje często dlatego, że po prostu jest to skojarzenie, że Marks chciał dobrze, bo chciał, żeby ludzie nie byli wyzyskiwani, żeby było równo, żeby było sprawiedliwie. No i odwołujemy się do niego na zasadzie takiego pustego totemu, ale z tego bardzo niewiele w praktyce wynika. No ale jakbyś odpowiedział na to pytanie, co jest tym wyróżnikiem tożsamości tej szeroko pojętej nowej lewicy, jeżeli nie jest to już marksizm? No to lewica nie jedno ma imię, tak? Myślę, że tutaj będziemy rozmawiać o postmarksistach, czyli tych ludziach, którzy nie wyrośli z Marksa, tylko wyrośli na Marksie, tak? Kształtując swój światopogląd, to był ich azymut. Ale no właśnie, w pewnym momencie życia, zazwyczaj po studiach, kiedy trzeba było iść do pracy, doszli do wniosku, że świat jest, ma wymiar totalnie kapitalistyczny, to znaczy nie ma sfery życia, która by nie została objęta kapitalizmem. Bez względu, czy to dobrze, czy źle, no ja nie płaczę nad tym faktem, ale taki jest obraz rzeczywistości. Mark Fisher to właśnie taki radykalny lewicowiec, który kilka lat temu pełnił samobójstwo, stwierdził kiedyś, że łatwiej sobie wyobrazić koniec świata niż koniec kapitalizmu. I miał rację, tak? Jeżeli sobie weźmiemy przemysł popkultury, to każdego roku uświadczymy dziesiątki filmów o apokalipsie, o końcu świata, końcu cywilizacji, ale ani jednego o końcu kapitalizmu. Myślę, że o czymś to świadczy. A o tożsamości dzisiejszej lewicy, tak? No to jest właśnie pokłosie tego procesu wszechobecności kapitalizmu. No, lewica też jest tym dotknięta i jeżeli chciała funkcjonować w świecie dzisiejszym, w polityce, to musiała po prostu zawrzeć sojusz, tak? No, musiała wejść w ten świat demoliberalny. Zresztą no, nie tylko ona, też widać po prawej stronie, jak na przykład kiedyś słuchałem wykładu profesora Bartyzela, no, który jest konsekwentnym tradycjonalistą i nie akceptuje rzeczywistości demoliberalnej, ale ktoś mu kiedyś zadał pytanie takie trywialne, no jak pan taki konserwatysta sobie radzi w tej rzeczywistości demokratycznej? On tak pomyślał, spojrzał na kurtkę i powiedział, no wie pan, chciałbym, żeby ta kurtka była wszyta rękoma przez jakiegoś tam rzemieślnika w małym zakładzie rodzinnym, no ale jest jak jest. No jest jak jest, no każdy bez względu na swoje poglądy żyje w tej rzeczywistości kapitalistycznej, neoliberalnej obecnie i lewica musi to zaakceptować, musiała to zaakceptować, jeżeli chciała dalej egzystować w tym mainstreamie politycznym. I obecnie, no nie chcę powiedzieć, że poszła na pasek, że chodzi na smyczy liberałów, bo to by brzydko zabrzmiało, ale nie byłoby dalekie od prawdy. No jedynie, co teraz lewica może robić, to lewicować liberalizm. Wejść do liberalnego mainstreamu i kierować go na lewo. Ale to nigdy nie będzie marksizm, nigdy nie będzie komunizm, gdyż obecny system jest w samym swoim sednie oparty na własności prywatnej.
No tak, może, Bo może być. choćby rządy wielkich korporacji, tak? No przecież to jest kwintesencja kapitalizmu i to właśnie takiego zajadłego. Więc lewica dzisiaj skupia się na kwestiach obyczajowych, no bo cóż innego może robić, tak? Z marzeń o wprowadzeniu jakiegoś komunizmu, jakiejś wielkiej utopii, zostały co najwyżej marzenia o większym lub mniejszym etatyzmie, tak? No i tyle, więc skupia się na kwestiach obyczajowych, co de facto jest właśnie na rękę tym wielkim korporacjom, które stanowią odbicie tej rzeczywistości kapitalistycznej, tak? No bo dla takich korporacji, dla świata wielkiego rynku, człowiek wyzuty, wykorzeniony, tak? Pozbawiony jakiejś wspólnot, które go przywiązują do konkretnych ludzi, ziemi, obyczajów, taki człowiek wyzwolony, nazwijmy to, jest najlepszym konsumentem, tak? Pracownik, który może przestać wynajmować mieszkanie, nie posiadać, tylko wynajmować, spakować się, pojechać do innego miasta, tam wynająć mieszkanie, popracować przez pół roku, znowu gdzieś pojechać, tak? Kobieta, która nie myśli o tym, że zajść w ciążę, mieć rodzinę, tylko skupić się na sobie samej, tak? To jest właśnie to, na czym się obecnie skupia lewica, a co jest tak naprawdę prezentem dla kapitalistów, mówiąc tak już to było patologicznie. Tak, ja tutaj też widzę taką zasadniczą dwie rzeczy, o których na pewno warto byłoby podczas takiej naszej krótkiej rozmowy, która jesteśmy myślę pewnym zaproszeniem do dyskusji dla Państwa, bo na pewno będzie dużo komentarzy, na pewno część będzie krytyczna, więc myślę, że tutaj też zapraszamy do podsuwania jakiejś myśli, polemiki z nami. Mi się wydaje, że tutaj dotykamy dwóch istotnych rzeczy. Jednej takiej, że tutaj jest ta duża różnica między tą współczesną lewicą, a tą lewicą marksistowską, czy jeszcze taką postmarksistowską, no tą powiedzmy komunistyczną, tam, tak, tą, którą znamy z XX wieku, czy w Związku Radzieckim, czy w krajach, czy w innych krajach pod rządami komunistów, tak, czyli w tym jakby uniwersum, które odwoływało się najbardziej do Marksa. No to było jednak pewne wezwanie do zbiorowego wysiłku i podporządkowania jednostki grupie. A tutaj mamy jednak ostatecznie de facto podporządkowanie, no, postawienie jednostki na tronie, tak? No stwierdzenie, że tutaj każdy... No tak, postulat liberalny skrajnie, tak? Tak, tak, tak. Oczywiście jest to w pewien sposób zamaskowane, czy jest to taka pewna hybryda, ponieważ jednostka też jest rozpatrywana przez pryzmat swojej grupowej tożsamości, tak? No poprzez swoją płeć, poprzez swoją, nie wiem, tak zwaną orientację seksualną, poprzez swoją rasę, etniczność i tak dalej. Ale jednak... Ale te tożsamości też są w gruncie rzeczy słabsze niż jakby prymarność jednostki, moim zdaniem, ponieważ tutaj widzimy to w tej niekończącej się degeneracji tych kategorii, tak, w kolejnych ludziach, którzy się definiują w jakiś przedziwny sposób, jako, nie wiem, transrasowi, transpłciowi i tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm. Tak jak powiedziałeś wcześniej, że ta ideologia marksistowska, te partie marksistowskie i ogólnie ruch komunistyczny, no to był ruch, filozofia czynu, tak to nazwijmy, tak? Tak, dokładnie. Wyklęty powstań ludu ziemi, powstańcie, których dręczy głód, wezwanie do walki, do wysiłku, uniesienia. Tak, jest taki świetny cytat z Marksa, trochę z ideologii niemieckiej, że on mówi, że komunizm to nie jest żadna utopia, to nie jest żadna wizja, nic, co byśmy tam chcieli myśleć, tylko to jest żywy ruch, który ma działać teraz, tutaj, natychmiast. A teraz to właśnie komunizm, czy marksizm, ogólnie to taka lewicowa bańka, no to są po prostu akademicy, to są intelektualiści, którzy się spotkają raz w tygodniu na kawę i podyskutują o Marksie, tam ponarzekają, jaka ta rzeczywistość kapitalistyczna jest zła, a później tam wrócą oglądać Netflixa, tak mówiąc wprost. Ale... ta ideologia, powiedzmy teraz panująca, demoliberalna, jest odwrotnością właśnie tej filozofii czynu marksistowskiej. Ona jest obecnie infantylna, ale też konsumpcyjna po prostu, tak? Nic nie rób, osiądź na laurach i konsumuj. Tak, to nie jest filozofia buntu, to jest filozofia zadowolenia.
samozadowolenia. Wydaje mi się, że tutaj jest jakby właśnie bardzo ciekawa sprawa, ponieważ trwałość tego systemu kapitalistyczno-demoliberalnego, w którym funkcjonujemy, polega na tym, że on jakby wkomponował w siebie pewną jakby możliwość buntu i poczucia się jak buntownik, tak. W rzeczywistości się nie buntuje. To jest właśnie bardzo jego duża skuteczność, ponieważ ci wszyscy ludzie, którzy się, nie wiem, idą na strajk kobiet albo robią nowe nakładki na zdjęcie profilowe, walczą o nie wiem, o usunięcie transfobicznych feministek z polskich uniwersytetów i tak dalej, mają poczucie, że uczestniczą w jakimś buncie, mimo tego, że w jakiejś rewolucji, że są właśnie tak, jak kiedyś byli, nie wiem, Che Guevara, Lenin. Che Guevara na koszulkach. No to jest to właśnie, tak. I to jest dla mnie fascynujące i bardzo ciekawe, to sprzęgnięcie. To jest ciekawe o tyle, że no teraz to jest oczywiście w takiej liberalnej odsłonie, ale sam kapitalizm, jeżeli na niego spojrzymy jako na taką, nie wiem, rzeczywistość, tak na jakąś taką, no rzeczywistość powiedzmy, to on ma taką cechę, że wchłania rzeczy, które go powinny niszczyć i je przetwarza na to, co go buduje. No jeżeli w XIX wieku masy robotnicze były zagrożeniem dla status quo, no to maszyna kapitalistyczna ich wciągnęła, tak, robotników w swoje terytorium i dała im jakieś zasiłki, tak, dała minimum takich, które pozwala im egzystować i pobudziła w nich aspiracje, żeby awansowali do, powiedzmy, klasy średniej, tak, do mieszczaństwa, czy jak tam to nazwiemy, tak. I teraz to jest oczywiście co innego, ale podobny mechanizm działania, że bierze te takie osoby, które mają poczucie buntu, ale one buntują się pod hasłami właśnie liberalnymi, tak? Więc to jest o tyle ciekawe i fascynujące, że nawet jak ktoś jest buntownikiem, nasz system panujący, no to jest system właśnie liberalny, więc jak ktoś chce się buntować, to przeciwko liberalizmowi powinien się buntować. To nie, to właśnie buntuje się pod hasłami liberalnymi. Tak, buntuje się pod hasłami liberalnymi i buntuje się pod hasłami, które są podsunięte umiejętnie przez media, przez wielkie korporacje. No może jakimś jedynym takim wyłomem w tym jest ekologia, to znaczy, bo tutaj, żeby rzeczywiście radykalnie ograniczyć zanieczyszczenie środowiska i tak dalej, no to rzeczywiście to by wymagało takiego konserwatywnego zaciskania pasa, panowania nad swoimi, nad swoją chęcią konsumpcji i tak dalej, i tak dalej. To jest trochę taki wyrzut sumienia kapitalizmu. No tak, ale jeszcze oczywiście pozostaje zawsze kwestia tego, ile ta ekologia jest ekologiczna, a ile jest po prostu wkomponowana w jakąś politykę państw. No tak? Właśnie. Ale wracając do tego, co przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że teraz wszystkie środowiska, nawet jak się buntują, to pod hasłami liberalnymi. Mhm. To, co teraz powiem, to jest oczywiście trochę prowokacja, to jest trochę takie na wyrost, ale jeżeli byłaby jedna osoba w III RP, która zrobiła cokolwiek w stronę, miałoby cień w sobie z rewolucji proletariackiej, to byłby to Jarosław Kaczyński. W III RP nikt nie zrobił czegoś, co byłoby chociaż zbliżone do tego, co zrobił Kaczyński, tak? W 2015 roku on wziął po prostu te zbuntowane masy, ale nie właśnie tych liberalnych mieszczan, tak, którzy buntują się pod hasłami aborcji, tylko te masy, o których Marx pisał, że są wyalienowane, odczłowieczone, i wykorzystał ich bunt, oczywiście dla swoich celów politycznych, to tego nie neguję, ale no jeżeli porównałem właśnie Kaczyńskiego, czy tam szerzej obóz PiSu, z nominalną lewicą w Polsce, której, no nie wiem, no patronem jest Robert Biedroń, no to tu różnica jest po prostu przepaść między tymi środowiskami, tak? Ryszard Kalisz, który tam podróżuje najnowszym modelem samochodu, zatrzymuje się przed Trzcinicą przed protestami 1 maja, żeby przejść, żeby nikt go z tych samochodów nie zobaczył, tak? No to był taki film kilka lat temu, Joker, on nie był jakiś super dobry, ale tam było fajnie właśnie uchwycone, że to całe miasto Gotham City, ono tam osiada w brudzie, nikt śmieci nie wywozi,
Tam ludzie tracą pracę, nikt się tym nie chce zająć. I kiedy pojawia się ten Joker, to całe miasto staje w płomieniach. Wszyscy ludzie czekają na tą iskrę. No i jakkolwiek to nie zabrzmi, to Jarosław Kaczyński był takim Jokerem, na którego polskie masy przez całą trzecią RP czekały. No ciekawe, ciekawe porównanie. No to wydaje mi się jest szersze zjawisko, że w ogóle wszystkie te ruchy tak zwanej populistycznej prawicy, które są bardzo zróżnicowane wewnętrznie oczywiście, no one zazwyczaj ich bazą społeczną są ludzie, którzy powinni być elektoratem socjalistycznej lewicy. Ludzie właśnie gorzej zarabiający, ludzie ciężej pracujący czy pracujący fizycznie, ludzie z mniejszych miejscowości. No w Polsce jest ta specyficzna sytuacja, że u nas lewica, ta, która była silna, to była lewica postkomunistyczna, na którą często głosowali ludzie bardziej ze względu na jakieś sympatie do PRL, a część tylko ludzi głosowała na ze względu na ten program, powiedzmy, społeczny, jakiejś tam redystrybucji. Natomiast no, w krajach zachodnich jest bardzo często tak, że no, na Trumpa głosowali ci robotnicy z fabryk, którzy potracili miejsca pracy wskutek liberalnej globalizacji. We Francji bazą wyborczą Marine Le Pen są robotnicy, tak? Jest klasa pracująca, która też straciła materialnie i kulturowo na tej dominacji liberalizmu. Jest całe zjawisko dobrze opisane, jak dawni wyborcy francuskiej partii komunistycznej przechodzili do Frontu Narodowego. No i tutaj jest pewien jakby z punktu widzenia prawicy taka pokusa, żeby być w momencie, w którym taka trochę diabelska, żeby w momencie, w którym lewica porzuca Marksa, samemu używać tych, prawda, marksistowskich czy około marksistowskich haseł o, prawda, tutaj buncie zwykłych ludzi przeciwko elitom i tak dalej, i tak dalej. Jak ty na to patrzysz? No może nie szedłem aż tak daleko, że tu chodzi o hasła marksistowskie, ale po prostu hasła buntu, tak? To się bardziej odnosi też do takiego ogólnego przedefiniowania pojęć prawica-lewica, które się odbywa od lat, tak, od dekad. No bo jeżeli sobie spojrzymy w szerszej perspektywie, no to prawica się rodziła, czy konserwatyści, tak jako taki nurt obronący reżim, tak, arystokracja, monarchiści i tak dalej. Lewica to oczywiście był bunt wobec tego. Ale z biegiem lat to wszystko się pozmieniało, tak? Dzisiaj liberałowie nie buntują się. Dzisiaj liberałowie stworzyli jak gdyby nową arystokrację liberalną. Jeżeli prawica chce się odnaleźć w tym świecie, to nie może budować jakiejś prawicowej arystokracji, tak, czy elitaryzmu prawicowego, no bo elitaryzm jest jasno już tutaj skojarzony z umowną lewą stroną. To nieważne, czy to będzie lewica, liberałowie, no chodzi o tą stronę postępową, tak? To z nią się kojarzy elitaryzm. Więc prawica w naturalny sposób odwołuje się tam, gdzie ma zaplecze społeczne, a zaplecze społeczne ma właśnie w tych dołach, no nie chcę powiedzieć właśnie dołach społecznych, ale w tych masach, tak, ludziach z mniejszych ośrodków, gorzej wykształconych często, bo to mniej są ludzie, którzy zostali... Słucham? Mniej wykorzenionych. Tak, tych, którzy są właśnie powiązani z jakąś wspólnotą, ale też często tych, którzy zostali jakoś porzuceni, czy to właśnie przez te elity, czy przez państwo swoje. No, to właśnie na polskim przykładzie dobrze widać, gdzie ludzie też często na tą lewicę SLD-owską głosowali, bo zostali ciężko doświadczeni w latach 90. przez liberalne reformy, które oczywiście dla wielu osób były korzystne, ale dla wielu też były niekorzystne, tak? No to taki no, trywializm, ale no tak życie wygląda. No jak się pojedzie na taką wschodnią, do wschodniej Polski na wieś, gdzie choć moja rodzina jest, no to tam wielu ludzi tak, no po prostu oni nie myślą w kategoriach politycznych, po prostu widzą, że kiedyś było gorzej, teraz jest na przykład dla nich lepiej, tak? I to jest prosty sposób myślenia, jak RPRL na przykład im się kojarzył lepiej niż lata Leszka Balcerowicza, tak, mówiąc wprost. Dlatego głosowali na SLD często. Tylko żona SLD najpierw się skompromitowała, później zostało pożarte przez Platformę z lewej i PiS z prawej strony, więc dzisiaj SLD jest no, takim
fantomem trochę własnej swojej dawnej chwały. Tak sobie egzystuje gdzieś na boku. No, jest tam młoda, ambitna przybudówka w postaci partii Razem, no ale ona też ostatecznie... Z koszulką Karola Marksa Adrian Zandberg protestował. Tak, dokładnie, dokładnie. Prawnica młody dzisiaj to pamięta. No, oczywiście, to zawsze można mu wypomnieć. No i tutaj jest ta ostatnia sprawa, o którą chciałem cię zapytać, ponieważ to jest taki, wydaje mi się, najsensowniejszy argument za tym marksocentryzmem. To znaczy nazywanie, no bo dlaczego, i to jest rzeczywiście analogiczne do tego, że dla powodu, dla którego prawica jest nazywana faszystami, no bo dlaczego liberałowie i lewice nazywają nas faszystami? Dlatego, że chcą twierdzić, że nasze pomysły, czy w sensie pomysły, no ale nasze opisywanie polityki kategoriami państwa, interesu państwowego, interesu narodowego, narodu, rodziny, tradycyjnych wartości i tak dalej, kończy się właśnie totalitaryzmem, przemocą, no nawet jeżeli nie Hitlerem, no to powiedzmy jakimś takim lżejszą wersją Hitlera. No i tutaj to nazywanie lewicy, wszelkiej lewicy, również tej lewicy tak zwanej rozporkowej, marksistami, ma tę zaletę, jest oczywiście dość ułomne intelektualnie, ale ma tę zaletę, że jest to takie proste skojarzenie. To są ci ludzie, którzy w imię swoich ideologicznych fantasmagorii chcą rozwalać świat. I to doprowadzi do katastrofy, tak jak do katastrofy doprowadził marksizm. Jakbyś odpowiedział na taki argument? Właśnie moim zdaniem to nie jest żaden argument dla prawicy, gdyż to, co powiedziałeś, dobrze dowodzi tego, że doprowadzi donikąd. To znaczy lewica w Polsce, czy liberałowie, od lat straszą faszyzmem, no i wskazują, czy to, że nie wiem, że PiS jest faszystowski, czy Konfederacja, czy tam Ruch Narodowy wcześniej, tak, że każdy nurt polityczny, który samo identyfikuje się jako prawicowy, jest już podejrzany, tak. No i straszą tym od 30 lat, no i od lat 7 PiS jest u władzy, tak, a Konfederacja w sondażach czasami jest na trzecim miejscu. Więc po prostu straszenie faszyzmem, czyli czymś, co jest totalnie oderwane od rzeczywistości i ktoś, kto wypowiada takie hasła, jest po prostu idiotą, no to jeżeli tak się powtarza przez lata, to się po prostu nawet nie tyle ludzi oswaja, to co po prostu ich ośmiela, żeby głosowali na te partie, których się tak nie cierpi, nienawidzi. Bo to są po prostu oskarżenia zupełnie nie mające związku z rzeczywistością. I jeżeli teraz prawica bierze Roberta Biedronia i oskarża go o marksizm, no to idzie tą samą drogą. Ja bym powiedział tak. Jak sobie spojrzymy na świat polityki, no to możemy taką piramidę rozrysować. Na górze mamy polityków, na dole powiedzmy intelektualistów, dziennikarzy, tam ekspertów, influencerów politycznych, a na dole mamy masy wyborców. I o ile hasło marksizmu na te pierwsze dwie grupy, polityków, intelektualistów, ewidentnie działa i rezonuje, to na wyborców nie działa w ogóle. Dla przeciętnego Polaka słowo marksizm nic nie znaczy. Komunizm znaczy, ale komunizm już jest przestarzały i nikt nie traktuje tego jako zagrożenia, tak jak nikt nie traktuje faszyzmu jako poważnego zagrożenia. Więc dzisiaj prawica, odwołując się do marksizmu i strasząca marksizmem, po prostu marnuje mnóstwo czasu i energii. Tak jest moje zdanie. Czym straszyć zamiast marksizmu? Bo jednak to jest... Pytanie, oczywiście jest to dość makiaweliczne, to o czym mówię, ale jest to, wydaje mi się, jednak do pewnego stopnia politycznie skuteczne. Może nie jednak dla ludzi, którzy pamiętają PRL, straszenie ich, że teraz ktoś chce uczyć twoje dziecko, twojego wnuka jakichś dziwnych seksualnych rzeczy w szkole i to jest tak samo jak wam prano mózgi w PRL-u, komuchy znowu się biorą za normalnych ludzi, wydaje mi się całkiem skuteczne. Politycy rządzą symbole. Najlepszy przykład to 500+. To jest idealnie prosty symbol, który trafiał. I nie oceniam, czy to dobrze, czy źle, tak? Tylko no, politycy rządzą symbole. Tak samo jak ta dychotomia Kaczyńskiego lud, elity. To jest super proste, nie chodzi już żaden Polska socjalna, liberalna, wyzysk, coś tam, tylko po prostu złe elity okradają was, a wyklepiecie biedę. Prosty przekaz. No i symbol marksizmu w mojej ocenie w ogóle nie rezonuje z wyborcami. Z wyborcami
rezonują właśnie takie kwestie, jak na przykład ograniczenie praw rodzicielskich, tak? Że jacyś edukatorzy seksualni chcą mi się wtrącać w wychowywanie dzieci. To jest namacalne, to jest konkretne, to jest. Każdy może to sobie odnieść do swojego życia prywatnego i wyobrazić coś takiego. Złe elity w Brukseli, tak, mówiąc właśnie, jak to powiedzieć makiawelicznie, żerują na waszych pieniądzach i was wyzyskują. To jest konkretny symbol, tak, ale symbol marksizmu, czy nawet komunizmu już, eurokomunizmu, jak to czasem się na prawicy spotyka takie hasło, moim zdaniem jest po prostu jałowy, tak, to jest krew w piach. Komunizm czy postkomunizm miał pewien nośnik. Ja ogólnie nie lubię straszenia postkomunizmu, zwłaszcza teraz, to już dzisiaj w ogóle jest śmiechem, ale na początku III RP, w latach 90., to oczywiście miało swoje uzasadnienie i było nośne. Tak, to był moim zdaniem dobry krok, żeby się tutaj właśnie oprzeć na tej dychotomii prawica, postkomuniści. Znaczy, nawet dobre. To był naturalny podział, tak, który po prostu sam się wyłonił. Ale teraz odgrzebywanie go i próba robienia jakiejś takiej linii, że kiedyś Moskwa, teraz Bruksela, to po prostu dla przeciętnego człowieka nie ma żadnego znaczenia, moim zdaniem. A czym strasznie? Nie trzeba straszyć, tylko właśnie pokazywać zagrożenia, tak jakie się niosą, jakie się wiążą z ograniczeniem suwerenności państwa, tak, że państwo, które nie ma pełni suwerenności i zdaje swoją suwerenność na podmioty ponadnarodowe, traci kontrolę nad własnym terytorium, co widzimy za naszą na przykład wschodnią granicą, jak to ważne jest, żeby państwo kontrolowało swoje terytorium, tak. To jest oczywiście przykład ekstremalny, nic nam takiego nie grozi, ale chodzi o sam fakt, żeby znajdować te kwestie, które są realnymi zagrożeniami, nie budować wokół nich jakichś wydumanych terminologii, tak? Gdyż ludzie po prostu nie myślą terminologiami takimi politologicznymi, tak, czy ideologicznymi. Moim zdaniem myślenie kategoriami kiedyś, wczoraj Moskwa, dziś Bruksela, tam niepodległość nam odbiera, to nie jest politologiczne, jest to dość sprawny symbol, który może rezonować, ale no... Rozumiem, że... Teraz o hasle, tak? Mi nie chodziło o samo hasło, tylko no, o tą taką linię budowaną, że kiedyś tam komunizm był w Moskwie, teraz komunizm w Brukseli, no tak? No nie, no jasne, to jest absurdalne, no, no najbardziej bo to, absurdalne. Bo to, że się ogranicza suwerenność, tak jak mówię właśnie, tak, że podałeś przykład Moskwy, teraz Brukseli, tak? No to jeżeli państwo się wyzbywa własnej suwerenności, własnej podmiotowości, no to jest właśnie realne zagrożenie, które może prawica podnosić i pokazywać. Tylko problem jest taki, że teraz prawica jest u władzy, a sama się tej podmiotowości wyzbywa. Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był Jan Fiedorczuk z tygodnika Do Rzeczy. Myślę, że tak jak mówiłem, ja zachęcamy Państwa do dalszych refleksji na temat tego, jak odnosić się do marksizmu, komunizmu, lewicy. Również korzystając z tych nagrań, które już są na naszym kanale i z tego zachęcam do komentowania, subskrybowania naszego kanału. Ja się nazywam Kacper Kita. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Dzięki, do widzenia.